Cześć wszystkim, tutaj Marysia, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj bardzo, bardzo wyjątkowym filmiku, dlatego że dodaję go dokładnie w 4. rocznicę załadowania pierwszego filmiku z tego kanału na YouTube'a, więc minęły już 4 lata, od kiedy jestem z Wami i naprawdę nie wierzę, jak ten czas tak szybko leci, bo tak naprawdę te 4 lata minęły w takim tempie. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, kto jest ze mną od samych początków, bo w sumie ciekawi mnie to, czy ktoś, kto zaczął mnie oglądać te 4 lata temu, jest ze mną aż do teraz. I na dzisiaj przygotowałam dosyć wyjątkowy filmik, bo tak jak to miałam w zwyczaju, co roku wstawiałam tego 18 maja właśnie jakiś film związany z YouTube'em. Dzisiaj nie będzie inaczej i tak jak tradycja taka moja wymyślona nakazuje, będzie kolejny filmik o YouTubie. Tym razem będzie to coś, o co mnie bardzo długo prosiliście i co też sama chciałam z drugiej strony nagrać, bo widziałam to u kilku youtuberek i jest to dosyć zabawne, czasami momentami żenujące. Pośmiejemy się i to ze mnie, dlatego że w tym filmiku zobaczycie moją reakcję na moje stare filmy, które były dodane około 4-3 lata temu. Nie mam pojęcia tak naprawdę, na jakie filmy będę reagować, zrobimy to zupełnie spontanicznie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba i zapraszam Was. Oglądanie. Boję się trochę. Mam już ze sobą komputer i założę sobie słuchawki. Mam nadzieję, że nie będę jakoś bardzo krzyczała. Wejdę w te takie stare filmy. Ja się naprawdę mega stresuję. Niektóre są publiczne, więc może niektóre publiczne też sobie obejrzymy. Oczywiście nie całe, bo nie mamy tyle czasu. Ale chociaż po fragmencie zobaczycie, jakim byłam cringe'em życia. Okej, może zaczniemy od pierwszego filmiku, który został dodany na ten kanał dokładnie 4 lata temu i nazywa się on Common White Girl Tag. Możecie ten filmik zobaczyć na moim kanale, bo stwierdziłam, że jest to pierwszy filmik i chcę, żeby on był publiczny, mimo że jest tak straszny, naprawdę, ja nienawidzę tego filmiku oglądać. Wow, 45 łapek w górę i tylko 3 w dół. Dobra, zaczynajmy. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem Common White Girl Tag i jest to mój pierwszy filmik na kanale Rysia98 i specjalnie nagrywam taki właśnie filmik z tutaj takimi pytaniami mniej więcej o mnie, żebyście mogli mnie trochę poznać i czegoś się do mnie dowiedzieć. Mam nadzieję, że... Czy wysłyszycie w ogóle, jak ja mam inny głos? No, w ogóle to jest nagrywane oczywiście starym aparatem i tam mikrofon nie był za dobry, nie oszukujmy się, ale... Strasznie mnie to denerwuje właśnie w moich starych filmach, że nie używałam mojego prawdziwego głosu, tylko strasznie go podnosiłam. Pierwsze pytanie, ulubiony napój ze Starbucksa. Niestety nie miałam jeszcze okazji być w Starbucksie i napić się jakiegoś ich konkretnego napoju, jednak koleżanka mojej mamy, która mieszka w Stanach, wysłała nam ostatnio taką paczkę z rzeczami. No i ciekawe, co teraz powiesz. I właśnie tutaj... Pamiętam tę kawę. Była taką dobra. Kawę ze Starbucksa. Nie wiem, czy to widzicie. I to jest... Weranda! Weranda. I ja jestem... beznadziejna, jeśli chodzi o opisywanie zapachów czy smaków, to jest prawda. Ale ta kawa to jest zwykła kawa. Ta kawa to jest zwykła kawa. By Marysia, rok 2014. Dobra, wiecie, przesuniemy sobie to troszeczkę. Jest tutaj jeden taki moment... O nie! No dobra, pokażę Wam to. Ale to jest masakra, po prostu chciałam być taka zabawna i śmieszna, ale oczywiście mi nie wyszło i... Dobra, zobaczcie sami. Ile selfies robisz sobie dziennie? Nie robię żadnych selfies, więc... Upsi. Czy wy to widzieliście? Upsi! A tak na poważnie, to... Nie mam takiej liczby selfies, którą robię sobie o, dziennie. Nie. Czasem robię ich 5. Nie, dobra, wiecie co? To nie ma sensu ten filmik, dlaczego ja go w ogóle dodałam. Teraz odpalimy sobie filmik, który swojego czasu był najpopularniejszym filmem na moim kanale i jest to Back to School Haul, przybory szkolne 2014. Jeśli go widzieliście, to wiecie, dlaczego nie chcę go oglądać. A jeśli go nie widzieliście, to nie oglądajcie. Hejka wszystkim, witam Was dzisiaj w kolejnym filmiku i dziś przychodzę do Was z kolejnym haulem z serii Back to School. Tym razem będzie to ten z przyborami szkolnymi. Jakim kolejnym haulem? To jest pierwszy w ogóle haul, jaki dałam na kanał. Przychodzę do Was z kolejnym haulem, no super. Zeszytami i ogólnie takimi rzeczami typowymi do szkoły. Także mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba i zapraszam Was do oglądania.
Także ja tutaj mam wszystko posegregowane sklepami. I nie wiem, a teraz będę go miała do biologii. A kolejny zeszyt jest tak piękny i tak oryginalny, że ja się w nim zakochałam, jak tylko go zobaczyłam. No, wygląda w ten sposób i on jest z takimi kotami, no jest... Dobra, Marysia, cały czas przynudzasz o zeszytach, idziemy na jakiś inny filmik. Co jest tutaj takiego? Wiem, Damian mnie zabije, pozdrawiam Damiana i wszystkich jego kolegów, którzy mnie oglądają, bo wiem, że oglądacie. To był chyba pierwszy nasz filmik, jaki nagraliśmy i ja go generalnie zmusiłam, żeby nagrał ze mną ten filmik, bo chciałam nagrać challenge z fasolkami, a nie miałam z kim. Stwierdziłam, że tak jak nagram sama, to będzie bez sensu, więc wzięłam Damiana. I w ogóle, czy możemy porozmawiać o tym, że wtedy jeszcze nie umiałam ustawiać ostrości na tym aparacie, bo już tutaj, w tym filmiku nagrywałam tym aparatem, który nagrywam teraz i nagrywałam na samowyzwalaczu, na autofokusie. No i jak nagrywałam sama, bo 99,9% moich filmów nagrywałam oczywiście sama, no to jak siedziałam po środku, no to wszystko było wyostrzone na mnie i pasowało mi to. I nie pomyślałam, że jak będę nagrywała z inną osobą, to zamiast na nas fokus będzie na szafę, więc przez cały filmik nie mam ostrości i widzę się za to. No ale wiecie, to jest filmik z którego roku? 11 kwietnia 2015, więc wtedy jeszcze miałam prawo nie wiedzieć, co to jest ustawienie ostrości, prawda? Dobra, skończę już gadać i przejdźmy do filmiku. Hejka! Yo! Więc dzisiaj... Hejka! Yo! Widzicie, jest to filmik z gościem, właściwie będzie to challenge z gościem i jest to Damian, którego jeszcze nie znacie, ale go teraz poznacie. Ja pierdzielę, widzicie, jak ja mam krzywe włosy. Zawsze z lewej strony tutaj. Miałam dłuższe włosy, a tutaj miałam krótsze. Dzisiaj będziemy dla was nagrywać challenge z fasolkami i nie powiem, bo ja się trochę boję. Tak, trochę. Dobra, wiecie co, bo tutaj gadamy. Przejdźmy. Widziałam jakąś krzywą minę. Czyżby było coś niedobrego? To dawaj, na trzy. Raz, dwa, trzy. Tutti frutti. Chyba. Tutti frutti, chyba. To od razu widać, nie, że ja po prostu mogłabym być masterchefem i zgadywać w tych konkurencjach smaki, bo od razu zgadłam, że to było tutti frutti. A to były jakieś wymiociny czy coś, nie pamiętam. Ej, to były skarpety! Skarpety, no. Jak można pomylić skarpety z tutti frutti? Teraz może obejrzymy sobie mój Spring Lookbook 2015 i ja pamiętam, że byłam strasznie dumna z tego filmiku i tutaj mamy 4 stylizacje z tego, co widzę po miniaturce. Ja byłam mega dumna z siebie, że tak pięknie zmontowałam ten filmik i w ogóle wszystko z muzyką idealnie, no. Wtedy mi się wydawało, że jest idealnie. Znaczy, jakiejś wielkiej tragedii wydaje mi się, że nie będzie, ale mogę się mylić, bo już 3 lata tego filmu na oczy nie widziałam, więc lecimy. To był mój ulubiony ruch. Teraz uważajcie, jakie będzie przejście pomiędzy klipami. Uważajcie, patrzcie uważnie. Dziura w rajstopach. Nie zwracamy się to tak specjalnie. Ja daję łapkę w górę jak najbardziej. O cholera, to jest stylizacja, której nigdy w życiu nie miałam na sobie, czyli jeansy, koszula beżowa w groszki z kołnierzykiem i szpilki. Bo ja tak często chodzę w szpilkach, że musiałam zrobić lookbook i stylizację ze szpilkami. Teraz może pokażę wam któryś z filmów, który jest zablokowany, w sensie, że nie jest publiczny, bo to może być dosyć ciekawe. Uwierzcie mi, że poblokowałam tylko te filmy, które są naprawdę tragedią. O kurde. No, dobrze, że je poblokowałam. O, dobra, mogę wam pokazać, o wiem, hol zakupowy, który nagrywałam w parku. Pod moim blokiem w Ostrowie był taki park. I wyobraźcie sobie, że zapakowałam się w plecak i w jeszcze jedną torbę. Torbę. I poszłam do tego parku. A moja mama wie, dziecko, czemu ty bierzesz dwie torby pełne jakichś dziwnych rzeczy, gdzie ty idziesz? No, idę się przejść.
bo oczywiście wtedy jeszcze nie widzieli, że nagrywam. I ten hall, pamiętam, że to była strasznie stresująca rzecz, bo byłam na ławce i tam położyłam sobie ten plecak i na to położyłam aparat. Oczywiście nie miałam podglądu, więc nie wiedziałam nawet, czy ja jestem w kadrze, czy nie. Ale spokojnie, przejmowałam się tym. Tylko najgorsze było to, że strasznie się stresowałam, bo tam było dużo ludzi. I wiecie, ja siedziałam sobie centralnie na środku jakiejś ścieżki, ludzie przechodzili i się na mnie dziwnie patrzyli. I to było stresujące, ale lecimy z filmikiem. To jeszcze było starym aparatem nagrywane, z widzę zresztą. Za intro daję sobie wielkiego kciuka w dół. Nie, przejdźmy dalej, bo to nie ma sensu się. Hej wszystkim, witam was dzisiaj w kolejnym filmiku i będzie to hall zakupowy. Jak możecie zauważyć, jesteśmy troszeczkę w innej scenerii, bo jesteśmy w parku. Ten filmik będzie mega długi, bo jest to mega dużo rzeczy do pokazania. Przepraszam, że tak krzywo może stoicie, ale nie mam statywu. I przepraszam też za to, że mam włosy spięte i może nie wygląda tak mega jakoś dobrze. Przepraszam za to, że stoicie krzywo, przepraszam za to, że mam związane włosy. Przepraszam za to, że żyję. Myślę, że dużo na ten temat słyszałyście od innych youtuberek bądź blogerek, czy skądkolwiek. 200 ml produkt, fajnie pachnie, to trochę jakby orzechowo, trochę karmelowo, ale to jest, nie jest taki słodki karmel, tylko taki bardziej gorzki. Co ma orzech do karmelu? Widzicie, jeśli ja wam opisuję zapach bądź smak, to nigdy mi nie wierzcie, bo to jest kłamstwo, bo ja nie wiem, jaki to jest zapach albo smak. Gadam, tutaj mam taką spódnicę. Ona jest taka rozkleszowana w takie kwiatki i ona jest z takiego sklepiku miejskiego, dokładnie wam nie powiem nazwy, bo nie pamiętam, bo moja mama ją kupowała i ona kosztowała chyba 30 czy 35 zł. Tak. Dobra Marysia, dobra, dzięki. Mhm, bardzo ładną masz spódniczkę, wszystko bardzo ładnie. Mhm. Kosmetyki fajne też pokazałaś, nie? Idziemy do innego filmu, bo ja tutaj teraz... Nie. Odpalimy sobie filmik, który tam tego czasu, jak go nagrywałam, a było to... Dodałam go 11 września 2014, czyli no krótko po tym, w sumie jak założyłam kanał, jak dodałam pierwszy swój filmik właśnie na Rysie 98. No i nazywa się on Lazy Day Tag and Routine i ja pamiętam, że ten filmik był strasznie popularny na YouTubie i każda urodowa vlogerka, youtuberka nagrywała ten filmik i bardzo mi się wtedy podobał. Jak go zmontowałam, byłam strasznie dumna, a zauważcie, że do czasu, aż nie kupiłam tego komputera, czyli półtorej roku temu chyba go kupiłam, to montowałam cały czas w Movie Makerze, więc nie było tam zbyt dużo możliwości jakichś takich super, ale wiecie, no te pierwsze filmy myślę, że u każdego youtubera wyglądają dosyć podobnie i są bardzo dobre jakościowo i są świetnie zmontowane, więc koniec mojego gadania. Zapraszam was do oglądania Lazy Day Tag and Routine. Za piosenkę Ariany Grande, Marysia, w przyszłości kocham cię. Sorry. Ściana. Justin. Ja miałam wtedy straszną obsesję, tutaj widać tylko w sumie połowę mojej ściany, na której były plakaty Justina Biebera. Potem je ściągnęłam, bo moja mama stwierdziła, że wygląda dziwnie ta ściana, jak jest cała w plakatach, ale mnie się podobało bardzo i do teraz mam część z tych plakatów w domu. Już wtedy robiłam brwi i to były bardzo straszne czasy, bo wtedy moje brwi były takie króciutkie, takie cieniutkie. W ogóle, nie wiem, no gdzieś czytałam taki tekst, że brwi nie muszą być bliźniaczkami, ale powinny być spokrewnione. Moje, kurde, to były w ogóle z dwóch różnych parafii. A teraz mój kolejny ulubiony moment. Moja mama się dziwi, czemu ja mam taką brudną ścianę, jak praktycznie po niej skaczę. I, moi drodzy, na tym zakończymy ten filmik, wydaje mi się, dlatego że będzie on strasznie długi. Ja już współczuję samej sobie, jak będę to montować, i współczuję wam, że musieliście oglądać taki długi filmik, ale pisaliście, że lubicie długie filmy, więc nie narzekajcie w komentarzach, dobra? Sara, wiem, że ty będziesz narzekać. Zaraz zapewne napisz komentarz, że Rysia, znowu taki długi filmik, nie obejrzy go. Obejrzysz. I na koniec tego filmu chciałabym wam jeszcze bardzo podziękować za te 4 lata ze mną na
YouTube jest nas ponad już 10 tysięcy, dla mnie to jest mega duża liczba i coraz częściej gdzieś, czy to u mnie w mieście, czy we Wrocławiu, spotykam Was i to jest niesamowite, kiedy właśnie podchodzicie i wtedy tak naprawdę odczuwam, że to nie są tylko liczby jakieś tam, nie wiem, zera, ale to są prawdziwi ludzie i to jest coś nie do opisania, więc chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować. Mam nadzieję, że będę tutaj jeszcze z Wami na YouTubie kolejne 4 lata i kolejne i tak do 80. Albo i dłużej! Jeśli ten filmik Wam się spodobał, to zostawcie koniecznie dużego kciuka w górę. Zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału na dole i widzimy się w kolejnym filmie już niedługo. Pa! Czekajcie, muszę wstać, bo jesteście tak daleko, że muszę wstać, żeby zamknąć filmik. Pa! Słyszeliście te paznokcie? Jeszcze tylko miniaturka, moi drodzy Państwo. Tańczymy. Jestem w piżamie, w księżyce i słońca, trójkąty i kwadraty. Dobra, Boże Święty, Maria, uspokój się.